Szczęść Boże, umiłowani Chrystusie Panu, kochane dzieci Boże. Byłyście dzisiaj na Eucharystii, na mszy świętej, kochani. Wiecie, co powiedziała święta Teresa od dzieciątka Jezus, jako piękną prawdę. Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem przed wejściem do kościoła. Także kochani, życzę wam miłego dnia, radości w sercu. Jeśli potrzebna spowiedź, to spowiadajcie się, wyspowiadajcie się, naprawdę daje uzdrowienie, uwolnienie. Demon może będzie chciał, demony będą chciały, żebyście się nie spowiadali. Ale pamiętajcie, że Jezus uzdrawia w sakramencie pokuty i pojednania, przywraca łaskę, przyjaźń ze sobą. Przyjmiecie ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo bez Niego człowiek nie potrafi kochać, nie potrafi dobrze czynić. Także Jezus jest z wami w Eucharystii, także miłego dzionka, pamiętajcie o Eucharystii, starajcie się jak najczęściej przyjmować. Prosić Jezusa, żeby stwarzał serce czyste, czyste dobre sumienie, każdego dnia się modlić na różańcu, adorować Chrystusa przy Najświętszym Sakramentem. Po pracy sobie wskoczyć na adorację na przykład, nie? Albo na Eucharystię na 18, albo samego rańca, nie? Także wszystkiego dobrego, kochani. Miłego popołudnia. Z Bogiem. Pa, pa.